Witam. Dziś jest niedziela, jutro jest barburka, na dworzu jest minus 1 stopień. Jestem akurat u kolegi, gdzie będziemy robili pionę, tylko nie wiem po co, bo nikt po prostu nie grzeje. Zaraz pokażę Wam, jak to po prostu wygląda. Ale teraz tak, na grzejniku widzicie ślad po starym podzielniku. On był na środku, natomiast już ten nowy podzielnik jest przesunięty troszeczkę dalej, gdyż widzicie, tu są piony i te piony by wpływały na po prostu na naliczanie tego podzielnika. Można nawet sprawdzić, jak macie zapowietrzony, powiedzmy, grzejnik, to wystarczy, że pierwsze żeberko tylko grzeje, resztę żeberek po prostu nie grzeje, a podzielnik będzie naliczał. I jeszcze jedna taka mała uwaga. Tu kolega miał folię odblaskową za grzejnikiem. To działa w odwrotną stronę, bo to po prostu zwiększa nabijanie i szybkość naliczania po prostu jednostek na podzielniku. Dobrze, zajmiemy się teraz pionami. Chciałbym jeszcze dodać, że takie pomierniki to nie są wymysłem żadnej spółdzielni. To jest nasza wina, a wymysł to jest Unii Europejskiej, tak jak żarówki energooszczędne, czas zimowy, wiatraki, wiele, wiele innych rzeczy. Po prostu trzeba było się nie zgadzać na zakładanie pomierników, choć to jest nakazowo spisany protokół, który musimy przestrzegać i Unia by egzekwowała. Bardzo łatwo sprawdzić, że nikt po prostu nie grzeje. Wystarczy dotknąć rurkę. Nade mną jeszcze znajdują się cztery piętra, czyli jeżeli by ktoś grzał, by były rurki przynajmniej letnie, a one są w temperaturze domu. Możecie sobie zobaczyć, w temperaturze pomieszczenia, możecie sobie zobaczyć, jak ludzie oszczędzają przy minus 1 stopnia. I to tak jest ciągle od czasu do czasu. Podobno ktoś załącza ogrzewanie. Jeżeli macie troszkę normalniejszych sąsiadów zdających sobie sprawę, że nawet jeżeli nie grzeją, to płacą za te ciepłe rurki, które są zimne, bo przecież spółdzielnia nie daruje, to jest opomiarowane i leci z ryczałtu, czy to grzeje, czy to nie grzeje, to i tak będą płacili. Ale wracając do tematu, trzeba rurkę obczyścić całkowicie, czyli do stali, zamalować białą taką wodną farbą, która odbija ciepło, skombinować skądś rynnę, o tą cienką rynnę, zrobić taki odblask, jak ja pokazywałem, to jest bodajże na trzecim kanale, to jest zrobiony odblask z normalnej takiej tej folii spożywczej, jest przyklejony tu do tego. Na górze jest taki elektryczny montażowy uchwyt i te uchwyty powinny być tu, na przykład tu i tu, no w trzech miejscach. Mamy założone tu te odblaski w jakiejś odległości od rurki, żeby to był po prostu promiennik. Nakładamy i po prostu zaciskamy tu nasz odblask. O, w ten sposób. Mamy tu zaciśnięty odblask. Oczywiście to wszystko jest przyklejone, nic nie lata. Trzeba uważać, żeby odblask nie szedł w stronę pomiernika, bo nam będzie też naliczać, żeby po prostu był na pokój. Ale to sobie możecie zrobić odległość od tego, ustawiając rękę, będziecie czuć, jak ciepłe powietrze się po prostu przemieszcza. Powiem tak, bez żadnych kosztów i bez użycia jakiejkolwiek elektromechaniki, wykorzystując proste prawa fizyki, możemy to schłodzić małym kosztem. Jak to zrobić, zaraz pokażę. Omówię to w stosunku do kawałka filmu, który zaraz Wam puszczę, ale jeszcze wcześniej chciałem Wam pokazać taką rzecz. Wiadomo, że jak jest lejek, prawda? I tu jest taki otwór, tu jest troszeczkę większy otwór, to różnica ciśnień pozwala tu na wyjście schłodzonego powietrza. Czyli gdybyśmy zrobili na oknie coś takiego, że
z dektury powycinali tu takie małe te otworki, o powiedzmy te, i tam dali takie tuby. Z zewnątrz ogrzane powietrze będzie się schładzać i do mieszkania będzie nam wchodzić po prostu zimne powietrze. Ja wykorzystałem troszkę inny układ do schładzania tego pomiernika, ale też sprawa fizyki. O co chodzi? Chodzi o to, żeby, no pokażę wam tak jak na filmie, za chwilę będziecie widzieli, jest zrobione w ten sposób, że na pomierniku powiedzmy jest 20 stopni Celsjusza, tu jest już 24, za pomiernikiem jest 24, na górze grzejnika jest 30 stopni i to powietrze jest już po prostu napompowywane w kierunku pomieszczenia i to powietrze ogrzewa. I teraz tak, jeżeli temperatura tu na podzielniku wzrośnie powiedzmy do 24, tu będzie gdzieś 28, tu będziemy mieli 40, tu będziemy mieli 50, około 50 stopni. Podzielnik można schłodzić do temperatury, no ja przeprowadzałem próby do 8 stopni, ale nie schładzajcie tak, bo układ pamięta minimalną i maksymalną temperaturę schłodzenia i później ewentualnie może być jakoś głupkowato, prawda, no 8 stopni w domu to troszeczkę po prostu dziwne, chociaż przy chłodzeniu no można tak wychłodzić. Ale o co chodzi? Przy 24 stopniach, jeżeli już na podzielniku osiągniemy te 24 stopnie, trzeba zamknąć zawór, bo zacznie po prostu już podzielnik naliczać nam jednostki, prawda, bo już temperatura będzie zgodna z wytycznymi, czyli temperatura jest wyższa na grzejniku niż na pomierniku, czyli zacznie naliczać i w sumie zaczyna być tak, że już blisko jest temperatury tej pomieszczenia, bo w pomieszczeniu mamy 23 i już przy 25 czy 24 po prostu to zaczyna naliczać. A teraz możecie zobaczyć sobie ten kawałeczek filmu. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Po prostu czym grzejnik jest cieplejszy, oddaje więcej ciepła, tym sprawność schładzania po prostu maleje i już w błyskawicznym tempie zaczyna się tu robić coraz cieplej. No po prostu wydajność schładzania jest nieduża. Ale wtedy przy 24 stopniach zaczyna działać automatyka, odcina dopływ wody, grzejnik po prostu stygnie i załącza się znowu przy schłodzeniu powiedzmy do 19 czy tam 18 stopni. Aby częściowo zminimalizować koszty przy tym akurat podzielniku, żeby po prostu mniej kresek było nabite, a pokój był szybciej nagrzany, trzeba wykorzystać wentylator. Ja tu mam takie, swego czasu robiłem takie wentylatory. To jest, powiem, fajansik. To jest fajansik. To po pierwsze, głośno chodzi. Trzeba tu
jakieś zrobić konkretne zasilanie. To jest mało wydajne, ja to dawałem i pod, i nad. To w ogóle nie spełnia roli. Natomiast rolę spełnia coś takiego. To jest turbinka. Widzicie? O. Ta jest akurat minimalnie inna, bo ona ma tu te płaty takie minimalnie pod kątem. Tu ma silnik i cóż, no ten silnik, tu jest akurat silnik na 110 V. Wyrzucamy ten silnik. Aha, na którymś z kanałów pokażę, jak taką turbinę zrobić troszeczkę inną. Ja używam właśnie tamtych turbin do klimatyzacji, do takich różnych rzeczy i no dalej. Czyli pozbywamy się silnika. Tu mam już drugą turbinę. O, ona wygląda w ten sposób. Widzicie, tu jest założony wolnoobrotowy silnik, bo to chodzi tylko, żeby to... Może ja to wezmę w ten sposób. O. Chodzi tylko, żeby to kręciło się. Tu mam drugi silnik. I co? I cały piz będzie polegał na tym, żeby ten silnik chodził bez zasilania jako zasilania. Jedno ogniwo albo dwa ogniwa Peltiera położone na grzejniku zasilają ten po prostu silnik. Ja wam zaraz pokażę, jak to jest zrobione. Jak zasilać z ogniw Peltiera, macie tam film bodajże, no chyba na pierwszym kanale właśnie, na tym, co w tej chwili to oglądacie. Także zasada jest taka, no powiedzmy, jeżeli macie akurat odpowiedni silnik, pójdzie z jednego ogniwa, jeżeli nie, pójdzie z dwóch ogniw połączonych razem. Ogniwa kładziemy na grzejniku blisko gałązek, czyli tam, gdzie jest najcieplej. Jeżeli temperatura przekroczy powiedzmy 30 stopni, zaczyna się to wolniutko obracać. To jest tak efektywne, że to bardzo ładnie chodzi. Zaraz wam pokażę, jakie przeprowadzałem próby. Tu jeszcze wam pokażę te silniki, które startują w sumie od 1 volta, czy tam od nawet od 0,5 volta. Także ogniwo Peltiera nie będzie miało tu żadnego problemu, żeby to ruszyć. Zobaczcie, obroty nie są, już kręci się. Zobaczcie, jestem jaki kawał od grzejnika i widać, jak powietrze jest po prostu wydmuchiwane. Oczywiście powietrze nagrzane, jeżeli by się schłodziło, turbinka przestaje po prostu chodzić. I teraz tak, aby to dobrze działało, no cóż, no coś musi pilnować tej temperatury, tu powiedzmy te 19-20 stopni. Czym kaloryfer jest cieplejszy, tym temperatura tu wzrasta, bo wydajność oziębiania po prostu maleje. Czyli maksymalna temperatura na podzielniku czy w okolicach musi być taka, aby była niższa od temperatury pokoju i niższa od temperatury grzejnika. Co potrzeba, żeby do tego doprowadzić? No, po pierwsze musimy mieć jakiś termostat. Ja tu wykorzystałem taki akurat termostat. Pokażę wam też, jak już to wszystko będzie po prostu zrobione, zgrane. Tu się ustawia temperaturę, przy której ma być załączone. Tu ma być wyłączone. Co ma być wyłączone? No po prostu zawory. Jeżeli temperatura powiedzmy na grzejniku dochodzi do 50 stopni, już ten nadmuch po prostu tego schładzania jest tak mało wydajny, że ta temperatura tu by potrafiła sięgnąć po prostu do 30 stopni, więc przy 24 stopniach powiedzmy maksimum zaczynają się zamykać zawory. Tu mam taki automatyczny zawór, on jest sprzężony akurat, tu macie, o, tu jest ten czujnik temperatury, on jest praktycznie nieistotny, to w ogóle cała elektronika z tego jest w ogóle nieistotna. Ona mierzy temperaturę akurat przy grzejniku, na grzejniku. Tu jest, o, tu będzie doprowadzony czujnik tu przy tym, powiedzmy, podzielniku kosztów, o, i ten czujnik będzie nam mierzył temperaturę po prostu przy podzielniku. Nie może przekroczyć powiedzmy 24 stopni, jeżeli w pokoju macie 23 stopnie, bo jeżeli w pokoju macie 19 stopni i będzie 23, on automatycznie zacznie po prostu naliczać. Więc
musi być takie, czyli termostat plus akurat coś, co wyłącza. Tu jest silnik, zamyka po prostu zawór. Ale coś takiego można bardzo prosto zrobić z takich starych. Ja tu byłem akurat na złom, jak zwykle znalazłem takie dwa. Po prostu te, to jest niepotrzebne. Pokażę, jak prosto zrobić taki po prostu zawór samozamykający. Proponuję coś takiego. Tu jest dekiel. To się bardzo prosto po prostu otwiera się. Dekiel, wyjmuje się resztę bebechów, że tak powiem. O, bo to będzie w sumie potrzebne tylko nam to plus ten. Tu jeszcze mam tu taki zawór. O, to jest ten. O, widzicie. To wszystko po prostu działa. Tu jest takie jeszcze sprzęgło na tego. Oprócz tego, bo to właśnie działa nam tu w tym zestawie. I te akurat, które są tu zamknięte, są praktycznie nierozbieralne, bo one są wciskane na ten, ale jest sposób. Zobaczcie, ja tu sobie rozciąłem. O, rozciąłem i dzięki temu sobie wyjąłem ten cały tu, bo tu w każdym jest coś takiego i co pod wpływem ciepła oczywiście to wypycha, zamyka zawór i tak dalej. Nie będę się tu akurat w to po prostu bawił. Czyli tu macie cały zestaw, który jest. Dodatkowo możecie sobie dołączyć nadmuch. Ona chodzi, sterowana jest już automatycznie, ona w sumie ledwie tylko się kręci.